Jadwiga Starań, mistrz nad mistrze. Gdyby nie pani Jadwiga Starań, to pewnie byśmy się nie spotkali, bo to była jedyna osoba, która postanowiła nam pomóc, a zrobiła to w sposób rewelacyjny. Ci młodzi ludzie to adepci stylistyki, którzy do końca we wrześniu nie byli przekonani, czy to jest dobry wybór. I po pół roku no, efekty serduszek, efekty w ogóle tej pracowni widać, po prostu jestem mega, mega szczęśliwy. To jest ten sprzęt, o którym mówiliśmy. Jest to 8 stanowisk niezależnych przy 16-osobowej grupie. Stoły do adresowo rozłożone, stoły do krojenia. Tak, robimy wyspę. Robimy wyspę i krojenie. Tak pani będą wyglądały już na wiosnę. Nie, na jesieni. Płaszczyznę. Także to była kiedyś taka ogólnodostępna pracownia. Ten remont, on nie jest remontem takim generalnym, tak? Wymiana oświetlenia LED-owego i odmalowanie pomieszczenia, ale tak to dzisiaj wygląda. Znowu, nie otwieramy, ale otwieramy symbolicznie, bo to już działa od dłuższego czasu. Ale pierwszy rocznik, tak. Słuchajcie, trzymamy za was bardzo mocno kciuki oczywiście. Rynek Raciborski na pewno potrzebuje nowych osób związanych właśnie z modą, ze stylizacją, z tym wszystkimi rzeczami, więc trzymamy kciuki za was, za kolejne roczniki. To jest ich pierwsza kwalifikacja, bo ona jest tak zwana modowa, czyli projektowanie, wykonywanie wyrobów odzieżowych, a potem mają już kierowanie wizerunku, czyli te wszystkie rzeczy związane z ubiorem, z fryzurą, z makijażem, z paznokciami obciętymi, pomalowanymi, z tipsami i tak dalej. Panu dyrektorowi dziękujemy za tak wspaniały warsztat. Nie, to ja wam dziękuję. Za te maszyny, za to wszystko. Okej. Szanowni Państwo, teraz wierzchnie odzienie ubieramy. Przejdziemy jeszcze do budowlanki. Tam na parterze jest pracownia, która powstała w ramach projektu unijnego w czerwcu w tamtym roku. Sprzęt był wcześniej, remont był w czerwcu. W ramach projektu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. To była taka pracownia dedykowana dla techników budownictwa, ale okazało się, że maszyny, które kupiliśmy do tej pracowni, one jak nic wpisują się w nowy kierunek, który był wykończony. Chciałbym się też tym pochwalić, a potem przejdziemy na chwilę do pierwsze, gdzie mówiłem wcześniej kręci z dobrym towarzystwem. Słuchajcie, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję.